Dzień dobry, Dominika Nawrocka. Kobiety rozmawiają i o pieniądzach i ze mną Iza Ciger. Cześć, dzień dobry. Iza jest niezwykłą kobietą i dlatego dzisiaj ze mną tutaj się spotyka. Tak, znamy się już trochę i jest niezwykle inspirująca dla mnie. A dzisiaj Izę zaprosiłam, żeby porozmawiać o takim temacie kobiet. Kobieta w mundurze, kobieta i pieniądze, bo będziemy o pieniądzach rozmawiać, także mam nadzieję, że wszystkie pytania będą wygodne. Jak się masz w ogóle? Dobrze, dziękuję. Super. Dobrze, no to jak to jest być kobietą w mundurze? Jaki mundur nosisz? Granatowy, ze złotymi guzikami. Mówią, że jest jeden z ładniejszych, a tak na poważnie na co dzień służę w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku. Okay. Czyli pracuję i służę w Straży Granicznej. A powiedz, czy wybrałaś ten zawód dla pieniędzy, albo czy pieniądze odgrywały jakąś istotną rolę, kiedy zdecydowałaś się na taką karierę? Ciekawa jestem. Absolutnie nie. To znaczy, ja w mundurze chciałam być zawsze od dziecka i zawsze powtarzałam, że będę w mundurze służyć, pracować. Śmiałam się, bo mówili na mnie w rodzinie generał albo żandarm i tak mi zostało. A najśmieszniejsze jest to, że nie mam nikogo w rodzinie, kto pracuje w mundurze oprócz mnie. Więc nie poszłam w ślady brata, taty, wujka, dziadka, absolutnie nikogo. A jak to jest z pieniędzmi w służbach mundurowych? No jest to budżetówka. Jest to budżetówka, więc te zarobki są troszkę inne niż w firmach prywatnych, to na pewno. I oczywiście są różnice również między służbami, tak? Inne pensje są w policji, inne są w Straży Granicznej, inne w wojsku czy w marynarce wojennej oczywiście. Każda służba ma inne zarobki. Ja wiem, że właśnie kobiety marzą o mundurze swoim. Nie tam, żeby za mundurem, ale żeby się ubrać w mundur i służyć. Bo pamiętam, mam taką koleżankę w liceum, która właśnie do szkoły policyjnej szła. No i to taką miała takie marzenie. Ale myślę, że temat pieniędzy jest dość taki chyba ważny, bo no właśnie, bo z jednej strony w tym zawodzie, nie, bo z jednej strony masz świadomość, że są widełki, masz świadomość, że nie przeskoczysz pewnych rzeczy, no bo są reguły, też te finansowe, budżety, no nie wiem, jak to tam się u was nazywa. No i po prostu trzeba się pewnie z tym pogodzić i z tym żyć. Czy ty masz dzisiaj takie, czy ty też na przykład swój rozwój zawodowy, to wspinanie się po kolejnych szczeblach, czy też myślałaś o tym właśnie, żeby jednak w związku z tym lepiej zarabiać? Miałaś takie? Oprócz tych ambicji oczywiście, wiesz. Ja myślę, że to jest powiązane jedno z drugim, ponieważ no, tak jak mówisz, w służbach mundurowych my mamy tak zwane grupy uposażenia, tak? Więc jeżeli wskakujesz na pewną grupę, to czasami bywa bardzo ciężko się z tej grupy wyrwać, żeby iść wyżej. Wiadomo, jeżeli ktoś się rozwija, jeżeli pokazuje swoją pracą, swoją służbą, że robi coś więcej niż to, co powinien na danym stanowisku, no to wiadomo, że oczywiście jest szansa na awans, a co za tym idzie na lepsze pieniądze. Natomiast no to też nie jest takie oczywiste, bo czasami niestety bywamy zaszufladkowani albo po prostu jesteśmy na jednym stanowisku bardzo długo i ciężko nam jest się przenieść. To nie jest tak, że w służbie, tak jak w firmie prywatnej powiesz, pójdziesz do szefa i powiesz, szefie, nie wiem, chcę podwyżkę, chcę awansować, co mam zrobić, żeby iść dalej, tak? Jak mam się rozwijać? Mhm. No, u nas tego nie ma. Mi się udało, chociaż nie lubię tego słowa i nie lubię tego określenia, że coś się komuś udało, bo to, tak, że się nie udało, to bardzo często ktoś na to ciężko zapracował i ja też uważam, że ciężko na to zapracowałam. 2 lata temu skończyłam kurs oficerski, więc jestem teraz już w stopniu oficerskim, co za tym oczywiście też poszło wyższe uposażenie, wyższa grupa, więc ja jestem na dobrej pozycji, nie narzekam,
mam również perspektywę na dalszy rozwój, ale to też jest związane z tym, że ja cały czas muszę się rozwijać, cały czas muszę nad sobą pracować. To nie jest tak, że usiądziesz na laurach i już nic nie robisz, bo dostałam się na pewien etap, na pewien pułap i będę dalej zadowolona, tak? Nie, to tak nie jest. W dalszym ciągu trzeba iść do przodu, w dalszym ciągu trzeba się rozwijać. A czy powiedz, w twojej branży są takie dysproporcje wynikające z różnic płci, znaczy, że wiesz, wynagrodzenie zależy od płci, czy jakieś takie historie się zdarzają, czy chyba nie, chyba tam są już takie konkretne grupy, tak jak mówisz, uposażenia i stopnie, i warunki, i zasady, że chyba tam, chyba u was nie ma takich problemów, czy są? Nie, nie jest to, uposażenie absolutnie nie jest zależne od płci, nie ma znaczenia, czy mężczyzna, czy kobieta. Albo takie, wiesz, niesprawiedliwe, takie oczywiście, no wszystko jest zgodnie z, wiadomo, z regułami, ale w rzeczywistości na przykład się zdarza, że jednak. Zaobserwowałeś? Służba mundurowa to jest męski świat. Nie ukrywajmy, kobiety mają ciężko w służbach mundurowych. Nas jest zdecydowanie mniej niż panów, mężczyzn. I patrząc proporcjonalnie na ilość zajmowanych stanowisk kierowniczych, powiedzmy, przez kobiety, a mężczyzn, nas jest mniej. No powiem ci z mojego własnego doświadczenia. Jak ja się dowiedziałam, że idę na kurs oficerski, a poszłam na kurs oficerski z mojego, jakby z mojego wydziału, z tego miejsca, w którym pracuję, co robię, byłam chyba, jestem pierwszą osobą od 10, jak mniej więcej lat, która poszła na kurs oficerski. Wcześniej była tak długa przerwa, nikt od nas tam po prostu nie szedł. Powiem ci, że moi koledzy się na mnie obrażaliśmy. Przestali się na mnie odzywać. Ale do ciebie, bo jesteś tak ambitnym człowiekiem, czy jesteś tak ambitną kobietą? Nie, bo jestem kobietą. Bo jesteś kobietą. Jestem kobietą i... I tobie się chciało, i ty poszłaś, i tak ich przez... Kobieta poszła na kurs oficerski, a koledzy nie. I pierwsza kobieta, mówię, ponad 10 lat, więc gdzieś to nikt się działo. Okej. A możesz powiedzieć, jak w takim razie wygląda taka, wiesz, kariera u ciebie w służbie, czy w ogóle, nie, na przykładzie twoich służb, wiesz, tak od początku, nie? Tak od, jak to się mówi, od zera do generała, czy jak to się mówi, od szeregu, od zera do milionera. I też ile, i z jakimi tam na przykład zarobkami można się liczyć, wiesz? Bo to też chciałabym sobie taką wyobrazić, jaka taka jest droga rozwoju, ile lat to człowiekowi zajmuje, no i też z czym się to wiąże finansowo. Ja w tej chwili, znaczy w ogóle przystępując, powiem ci o Straży Granicznej, no bo wiadomo, to moja służba. Zaczynasz oczywiście, żeby się dostać do Straży Granicznej, do służby, musisz przejść rekrutację, czyli musisz zaliczyć wszystkie etapy rekrutacji, tak? Czyli składasz dokumenty, potem przechodzisz odpowiednie testy pisemne z wiedzy o społeczeństwie, z języka, z psychologiczne testy, test sprawnościowy i tak dalej, rozmowa, więc to wszystko, jeżeli przejdziesz wszystkie te etapy, jesteś przyjęta do służby, idziesz na szkolenie podstawowe. Mhm. Czyli do jednego z dwóch ośrodków, trzech ośrodków, które mamy w kraju i tam przez jakiś czas po prostu szkolisz się z takich podstawowych rzeczy. A ile to trwa? Teraz to się troszeczkę pozmieniało, to też ze względu na pandemię te szkolenia zostały skrócone. Ja na przykład 14 lat temu, jak dostawałam się do Straży Granicznej, to u mnie szkolenie podstawowe trwało 3 miesiące, więc 3 miesiące byliśmy w Kętrzynie. A to już jesteś wtedy zatrudniona i dostajesz wynagrodzenie? Takie podstawowe, no mówię, ja pamiętam 14 lat temu, to było chyba 1400 zł. To i tak było więcej niż ja zarabiałam wtedy, bo ja pracowałam wtedy w Urzędzie Miasta jako taki asystent i zarabiałam 1200 zł, więc dla mnie 200 zł to już było więcej, tak? I potem w zależności od twojego wykształcenia, czy masz wykształcenie wyższe, czy średnie, idzie się na szkołę albo chorążacką, albo na podoficerską. No i się zdobywa jakby wykształcenie dalej, kolejne szkolenie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w momencie, kiedy dostajesz się do służby, masz już przydział do miejsca twojej pracy, tam gdzie będziesz służyć. I potem wracasz po szkole, trzeba zdać egzamin oczywiście. Potem wracasz do miejsca pełnienia służby.
Też są różne formy pełnienia służby. Ja na przykład idę do pracy na 24 godziny na dobę, więc, że tak powiem, cały dzień, całą noc jestem w pracy, ale potem mam trochę wolnego, więc ja chodzę do pracy 7 dni w miesiącu, 7, tyle godzin. Są osoby, które pracują na 12 godzin, służba trwa 12 godzin w trybie zmianowym, ale są osoby, które pracują od 7.30 do 15.30, więc 8 godzin codziennie. Okay. No i oczywiście w zależności od tego, jakie masz stanowisko, która grupa uposażenia, takie są zarobki. W tej chwili, z tego co wiem, to osoby, które przychodzą po szkole, czyli w takim początku drogi kariery w Straży Granicznej, to jest około chyba 3 tysięcy na rękę. Okej. I co, im wyżej, tym do ilu można dojść, jak myślisz? Tam, gdzie jeszcze nie jesteś, a gdzie dążysz? Ja w tej chwili mam 14 lat służby, ponieważ za każdy rok służby też ci dochodzi więcej. To wszystko to są procenty, które wpływają, liczą się na całość, tak? Ja w tej chwili 14 lat służby na stopniu podporucznika, czyli stopień oficerski, mam 5,5 tysięcy na rękę. Okej. Okay. I walczysz o co dalej? O jaki... A co? Nie wiem, czy to dobre słowo walczyć, no bo to nie kwestia walki, tylko kwestia, wiesz, rozwoju bardziej. No, oczywiście, żeby iść do przodu. Żeby jednak... Żeby ci chłopacy tam... żeby się ruszyli też, słuchaj, bo to chyba takie lenistwo, nie? Takie, a dobra, tutaj już... Tam już nie ma co iść, nikt nie idzie, to nie ma co się robić. Nie wiem, jak to nazwać. Czy to lenistwo, czy... A powiedz, zachęcałabyś kobiety do tego, żeby szły taką drogą zawodową? Ja mówię i powtarzam zawsze i wszędzie, że ja po prostu zapracowałam na... Coś przerywa do mnie, nie słyszałam. Chciałam zapytać, czy poleciłabyś taką swoją drogę innym kobietom, taką, wiesz, zawodową? A jeśli tak, to dlaczego? Praca w mundurze, w budżetówce, bo to pamiętajmy, że to jest budżetówka, na pewno zapewnia stabilizację finansową, ponieważ to nie jest tak, że z dnia na dzień mogą cię zwolnić. Dobrze, mogą cię zwolnić w momencie, kiedy naprawdę popełnisz przestępstwo, wykroczenie i tak dalej. To są odpowiednie paragrafy, a to jest ustawa Straży Granicznej, która reguluje to, kiedy mogą cię zwolnić. Tak? Natomiast mnie, że tak powiem, z dnia na dzień nikt mi nie wręczy wypowiedzenia i mnie nie zwolni, więc jest to jakiś plus. Pensja zawsze wpływa pierwszego na konto, drugi plus, nie ma opóźnień. Tak? Są dodatki, są tak zwane, kiedyś to się nazywało w czasy pod gruszą, nie wiem czy pamiętasz, czyli jakieś tam dodatki za urlop, za wypoczynek i tak dalej. Jeżeli ktoś ma dzieci, to wiadomo, dostaje więcej pieniędzy, bo więcej tych dodatków i to wszystko tak, to jest pozytyw. Natomiast trzeba pamiętać, ja to cały czas przypominam, to jest męski świat i to trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że no tutaj nie będziemy słodką kobietą, tak? Tutaj nie będzie... No tutaj się trzeba czasami podporządkować, a czasami też trzeba głośniej zareagować, tudzież po męsku zareagować, bo czasem wydanie komuś polecenia, wadę rozkazu, no niestety związane jest z tym, że trzeba uszyców dostawnych. A nie wszystkie panie to lubią, nie wszystkie panie się do tego nadają. No właśnie. A miałeś taką pokusę, żeby to rzucić i przejść na tą drugą stronę mocy, wiesz, na rynek komercyjny? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. To jest... Ja to za bardzo kocham i ja za bardzo chciałam być w mundurze, bo to zawsze było moje marzenie. Żeby tak rzucić z dnia na dzień, to nie, aczkolwiek w styczniu, czyli już za 9-10 miesięcy będę miała 15 lat służby, więc już jakby podstawa emerytury jest. Młodzi emeryci mundurowi, tak, to jest jakiś... Tutaj pamiętajmy o tym, że my po 15 latach nabywamy prawa emerytalne. No a ile to jest procent? 40%. Ile? 40. A, 40. Im dłużej, tym to się tak, im bliżej do tej normalnego wieku emerytalnego, tak? To się do 100 dochodzi. Chyba lubi
wszystko, natomiast maksymalna ilość, jaką możesz mieć, to jest 75%. Tak? To jest najwyższe. To nie jest tak, że jak przechodzisz na emeryturę, masz 100% wynagrodzenia, tylko najwyższe to jest 75%. To i tak więcej chyba niż normalnie. Chyba na rynku. Ciekawe, to zobaczę, sprawdzę. Ciekawa nie, jestem. No. Wiadomo, z jakiego, oczywiście zależy od tego, z jakiego stanowiska odchodzisz, jakie masz ty wyposażenie, jaką masz podstawę i tak dalej, i tak dalej. Więc... Okej. Okay. No dobra, ale w związku z tym, że masz dyżury, właściwie pracujesz w takim systemie dyżurowym, no to wybrałeś sobie taką formułę, że to są na dobę idziesz do pracy, no to masz tego trochę czasu wolnego? No mam. Masz trochę, no to co robisz tym czasem wolnym? No bo można wtedy też, wiesz, pokusić się o jakieś drugie zajęcie. No oczywiście muszę odpoczywać, no bo to też to jest właściwie chyba po to, albo uczyć, albo rozwijać i to bardzo fajnie wykorzystujesz, z tego co wiem. Kończę doktorat, to znaczy skończyłam studia doktoranckie, już skończyłam, jestem na etapie pisania swojej pracy doktoranckiej. No i jeszcze jestem związana z MLM-em, czyli multilevel marketing, ponieważ też sama powtarzasz, sama uczysz kobietę, że dywersyfikacja dochodów jest jak najbardziej potrzebna, więc żeby nie utknąć tylko z jednym przychodem, z jednym dochodem. Szukam, rozwijam się. Super. I to jest takie fajne, słuchajcie, bo Iza no właśnie prowadzi swoją, nie wiem, to powiedzieć, swoją działalność, swój projekt w jednym z MLM-ów kosmetycznych. Czyli to jest firma tak kosmetyczna, można powiedzieć, dobrze mówię. Bardzo fajne kosmetyki, bardzo przyjemne. To ty tu zaraz, jak zaczniesz to opowiadać, przejmiesz mikrofon. Bardzo fajne, bardzo dobre i piękne i takie naprawdę bardzo ekskluzywne. I to jest takie fajne, bo jak się ciebie poznaje, to wiesz, tu widać tą twoją taką moc też tego. Ja cię w mundurze w życiu nie widziałam, ale wiesz, ty, to tak, taki szacuneczek od razu, wiesz, się czuje, nie? Taki, wiesz... Człowiek wie, gdzie jest jego miejsce. A tu obok jest ta właśnie kobieca taka, wiesz, taka sfera te kosmetyki. I to jest takie słodkie. Na początku to jest takie, wiesz, trochę zaskakujące, a potem sobie człowiek, jak sobie tak pomyślał, ojej, ale to jest takie fajne, to jest takie słodkie. Oprócz tego Iza ma jeszcze inne pasje, bo kiedyś gadałyśmy, teraz masz w tle ścianę, ale kiedyś miałaś w tle ścianę książek i ona mi mówi, ta tutaj, pani, że to są te wszystkie książki tam na tej jednej ścianie, to są książki kucharskie. I ona kocha książki kucharskie. Czytać, ale też i gotować z nich. I to jest super, super inspirujące, dlatego zaczęłam od tego, że i powiedziałam, że jesteś bardzo inspirującą osobą, którą się też odkrywa po kawałku. Ale bardzo mi się to podoba i to odkrywanie po kawałku ciebie. Dlatego tutaj jesteś, ale zaczęłyśmy od tego munduru, ale to już wiem. Jak tam wygląda ta sytuacja? No dobra, to korzystając z okazji, pogadajmy o tym MLM-ie. Bo oczywiście są takie historie sukcesu, wiesz, niezwykłe i tam MLM to jest taka forma działalności biznesowej, zorganizowanej, żeby nie przedłużać i żeby nie wchodzić za bardzo w szczegóły, że się buduje takie zespoły współpracujące ze sobą, osób, które po prostu sprzedają bezpośrednio różne produkty. I w zależności, jak się zbuduje taki zespół i jest szefą takiego zespołu, no to też czerpie z tego korzyści, tak, z efektów sprzedażowych swojego zespołu. No i w ten sposób się też zarabia, no i też się samej sprzedaje. Dobrze powiedziałam? Czy? No tutaj padło słowo sprzedaż bezpośrednia. To jak to inaczej? No. Multilevel marketing to jest sieć networkowa, tak? Czyli po prostu networking, czyli budujesz sieć konsumencką, tak? Natomiast no tutaj, bo sprzedaż bezpośrednia jest troszkę czymś innym, ponieważ sprzedaż bezpośrednia, jeżeli sprzedajesz, to jesteś uzależniony od tego, czy sprzedasz, czy nie sprzedasz. Czy masz pieniądze, czy nie masz pieniądze. Jeżeli nie sprzedasz na przykład jakiegoś produktu, nie wiem, sprzedajesz odkurzacze, bo to bardzo popularny temat, tak? Sprzedajesz odkurzacze. Jeżeli nie sprzedasz jakiejś ilości odkurzaczy, to nie zarabiam. To nie zarabiasz. A tutaj czyli ja sama. Ja sama jestem. Tak. A tu u ciebie, no to jest ten zespół, co powiedziałam, nie? Taki, no tak jak mówisz.
My nie musimy sprzedawać, chodzić po domach, robić prezentacje, sprzedawać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast budujemy sieć naszych konsumentów, klientów, podpisujemy ludzi gdzieś tam pod siebie i tak dalej. I oni na przykład przez to, że robią zakupy poprzez stronę internetową, kupują. Okej, okay. Czyli na przykład, no właśnie, ja się mogę zarejestrować online. Kupujesz bezpośrednio od producenta produkty. Mamy nasz rabat odpowiedni. A ty zarabiasz tą. Takie polecenie. A my mamy z tego zarobek. Okej, okay, czyli taki system prowizyjny. Ja tak trochę takim językiem, wiesz, mówię takim ludzkim, bo wy mówicie swoim językiem. I to jest zawsze, co to znaczy? Multi-level marketing. To niby marketing, a niby coś tam. Multi-level, wielopoziomowy, tak? Budujesz ileś poziomów i potem i stąd ta nazwa. Okej, okay, no to dobra, czyli tam jest, czyli to są prowizje, można powiedzieć, tak? Że ty zarabiasz jakąś prowizję, są pewnie te różne poziomy tych prowizji, nie? W zależności od tego właśnie, czy jesteś na szczycie takiej struktury swojej, ją założyłaś i stworzyłaś, czy może u kogoś jesteś w takiej strukturze, prawda? To jakie są te prowizje? No bo to chyba łatwo sobie wtedy wyobrazić, że to jest na przykład 10% sprzedanego produktu, a może 20%, a może inaczej. Jakbyś, tak nawet przykładowo, nawet nie, że u was jak konkretnie, ale tak wiesz, orientacyjnie, żeby się sobie to wyobrazić. To najlepiej to powiedzieć w ten sposób, że każda firma, która pracuje w systemie MLM-u, czyli multi-level marketing, ma swój własny plan marketingowy. Więc co firma to zrobiła? To nie jest tak, że to jest jednakowo. Natomiast powiedzmy tak, jak jest u nas, budujesz swoją sieć, czyli podpisujesz ludzi pod siebie, tworzysz własną tutaj sieć, strukturę i zgodnie z poziomami, tyle ile masz poziomów. Bo jeżeli na przykład ty podpiszesz dwie osoby pod siebie i te następne dwie osoby podpiszą następne dwie osoby i te następne dwie masz powiedzmy 3-4 poziomy i z każdego poziomu to masz procentowo ileś tam, tak? 4, 3, 2, 1% od zakupów na przykład danej osoby, tak? Mhm. To wszystko się skupuje. Potem są dodatkowe prowizje, dodatkowe bonusy. I tutaj w multi-level marketingu fajne jest to, że ty nie masz ograniczeń. Bo możesz podpisać pod siebie 15 osób, a możesz podpisać pod siebie 15 tysięcy. To tak łatwo zabrzmiało, podpisać. Biorę i piszę. Do współpracy. Czy to na zasadzie, że pani wasza z przysłowiowego zieleniaka, czy z przysłowiowej poczty, jak my to mówimy, będzie twoją klientką i stwierdzi, że te produkty, które ty jej proponujesz, są fajne, jej to się podoba, one jej służą. W związku z tym ona będzie chciała je kupować, ale ona nie chce od ciebie kupować, bo ona nie ma czasu się z tobą spotykać, ale ona sobie chętnie w wolnym czasie zamówi ze strony internetowej. Tak, tak, tak. Właśnie zakłada jej konto na stronie internetowej i pani Zosia czy pani Basia kupuje sobie wtedy, kiedy chce, za ile chce i jest w pełni niezależna. Tak. No dobra, a powiedz, ile trzeba budować taką sieć kontaktów, klientów albo współpracowników, żeby wiesz, utrzymać się z tego, nie? Żeby zarobić te nie wiem, 2, 3, 4, 5 tysięcy złotych miesięcznie. No bo to jest czas, żeby... Zależy, no wiadomo, no. A jak jakoś... Ile ty czasu masz na to, żeby poświęcić się temu. Bo trzeba pamiętać, że multi-level marketing to nie jest to, że leży i pachnę, pracuje online i samo się zrobi. Bo się samo nie zrobi. Tutaj trzeba też pracować. To jest praca taka jak każda inna. Dobrze, może nie będziesz od 8 do 16 siedzieć przy komputerze i robić spotkań i tak dalej. Ale jeżeli poświęcisz temu 2-3 godziny dziennie, to już jest na co? Na co? Na kontakty, na rozmawianie. Na rozmowę telefoniczną, na to, żeby właśnie jakiś tam nowy sposób gdzieś poszukać. Okej, okay. Nawiązywanie kontaktów. Nawiązywanie relacji. Tak, żeby zarobić, żeby spokojnie się faktycznie z tego utrzymać, to myślę, że mówię, to wszystko zależy od osoby danej, jaką masz łatwość nawiązywania kontaktów, jaką masz łatwość nawiązywania relacji. No ale myślę, że te minimum 2 lata trzeba na to poświęcić. Okej. Okay. I potem to utrzymujesz, nie? I to też potem jest... Fajne, bo jeżeli puścisz odpowiednio w ruch, to potem samo się też już rozwija i samo
Generalnie na rynku jest bardzo dużo takich firm działających w takim systemie, w takim modelu biznesowym, można powiedzieć. I to są firmy, które sprzedają bardzo różne rzeczy, czyli mają i produkty, i usługi. I faktycznie na Facebooku widać najbardziej takie osoby, które pracują w takich firmach z kosmetykami najczęściej, suplementami diety też, ale też są chyba finansowe, tak mi się wydaje. Chyba wszystko się da sprzedawać w takim modelu generalnie, ale tak się zastanawiam, wiesz, nad tym, czy te prowizje, te korzyści, wiesz, taka skuteczność szybsza, finansowa, biznesowa, na przykład nie jest w takich firmach, czy z takimi produktami, które są na przykład droższe, wiesz, takie większe, no bo kosmetyk, no to no kosztuje, oczywiście różny może być kosmetyk, może kosztować 10 zł, albo może kosztować i 200, albo i 500, albo i 1000, wiadomo, ale tak się zastanawiam, jak sprzedam, wiesz, dużo małych, no to dużo wysiłku to jednak jest, niż, bo na przykład są takie od gospodarstwa domowego na pewno też, no nie, bo to też takie do domu, kosmetyki, nie, pielęgnacyjne i tak dalej, ale tak się zastanawia się na tym, czy tam masz takie rozeznanie na przykład, czy ty bardziej się zdecydowałaś na tą firmę, bo właśnie te kosmetyki akurat na przykład produktowo ci bardzo odpowiadają, nie? Że sama po prostu chcesz korzystać, bo często chyba tak jest też, że kobiety dołączają, bo lubią dane produkty i mówią, a dobra, no to jak i tak z nich korzystam, no to przy okazji przecież to bardzo naturalnie wygląda i no bardzo to jest naturalne i autentyczne, że ja o tym będę mówiła innym. Tak? To chyba też tak często jest. No od tego się zaczyna. Zaczyna się od używania. Czy mówimy o suplementach, czy mówimy o kosmetykach, czy mówimy o urządzeniach. To, co jest w MLM-ie. I tak też było w moim przypadku. Ja zaczęłam używać po prostu kosmetyków, tak? I się zakochałam i dlatego się zdecydowałam na to. I to tak jest. Jeżeli nie masz przekonania do produktu, to znaczy, no nie używasz go ty, nie używa go moja rodzina. U mnie wszyscy w domu używają tego, co ja i tutaj absolutnie każdy z tych produktów, który praktycznie mamy, był przetestowany przez nas najpierw, więc ja mogę spokojnie powiedzieć, że to i tamto działa tak i tak na mnie, prawda, ale na inną osobę też będzie inaczej. Natomiast ja myślę, że tutaj kluczową rolę odgrywa ilość osób, które masz w sieci, bo po prostu im więcej osób zaprasza do korzystania, to się w ten sposób rozwija, poprzez ludzi, a nie produkty. Okej, czyli to super biznes, super taki, wiesz, taka możliwość zarabiania, nawet nie tylko dodatkowo. Nie, halo? Halo? Halo, teraz coś wróciło. Halo, jesteś? Tak? Coś tam przerwało. Okej, czyli to jest nie tylko świetny patent dla osób, które chcą dodatkowo coś sobie zarobić, dorobić, albo po prostu łączą przyjemne z pożytecznym, jak to się mówi. Czyli dla ciebie jest to dodatkowe źródło, dodatkowe zajęcie, dodatkowe źródło pieniędzy. No ale to też może być takie, wiesz, stuprocentowe źródło utrzymania, zarobkowania, po prostu, no to po prostu, nie? To elastyczne i tak dalej. Wiele osób decyduje się na przystąpienie do MLM-u, ponieważ dla nich jest to właśnie dodatkowe źródło dochodu. To znaczy na przykład są dziewczyny, które mają małe dzieci i mają przerwę w pracy zawodowej, nie chodzą do biura, ale są z dzieckiem, ale no, korzystają. W związku z tym, że są z dzieckiem, chodzą na plac zabaw, gdzie spotykają się z koleżankami, mają podobne środowisko i to idzie. I one stwierdzą, że no dobra, nie chodzę do pracy, ale mogę sobie dorobić. Tak się zaczyna od takich małych kroków. Potem nagle w pewnym momencie się dostrzega, że ale to już nie jest na przysłowie wywaciki, tylko coś więcej z tego mam i mogę mieć jeszcze więcej i widzą, że to idzie do przodu. Są osoby, które po prostu odchodzą nawet ze swoich etapów, ze swojej pracy, a decydują się tylko na multi-level marketing i pracują w MLM-ie, poświęcają się temu całkowicie i im wychodzi to fantastycznie i dziewczyny zarabiają naprawdę, czy panowie, no bo panowie też pracują w multi-level marketingu, to nie jest tylko zawód dla kobiet, tak? I radzą sobie z tym fantastycznie, więc to na to nie ma reguły, Dominika. No to jest fajnie. To wszystko zależy od tego, ile czasu temu poświęcisz, ile serca w to włożysz i czy ci się chce, bo to trzeba po prostu potraktować jak kolejną pracę, a tak. Nie jak jakiś, wiesz, widzi mi się, nie, że sobie ktoś coś wymyślił i jakiś tam kolejny projekt na przykład czy pomysł. No tak.
Ale rozumiem, że u ciebie służba, nie drużba zostaje jako główna oś działalności twojej i zarobkowej. Życzę ci samych sukcesów, moja droga, w wspinaniu się po kolejnych szczeblach. Nie wiem, jaki jest tam ostatni stopień. Kim tam możesz być u siebie? Generałką? Możesz być generałką? Matko, admirałką. Admirałką. No właśnie, ja nie wiem, przepraszam cię uprzejmie, ale... Nie, admirał, więc jak... A kto ładnie brzmi? Admirałka to tak jak, wiesz, jakiś cukiereczek, ale... Admirał brzmi u mnie. Tak, tak. No, ale wiesz, feminatywy są, wiesz, coraz fajniejsze. Admirałka. Może wymyśl coś jakiegoś lepszego, wiesz, no bo w końcu będziesz tą admirałką, no to jakoś się to nazywało porządnie. Komendantka, o, no to już takie jest przyjaźniejsze, takie już chyba osłuchane trochę. Także życzę ci, żebyś była na szczycie absolutnie, żebyś była wielką inspiracją dla innych kobiet, żeby wnosiły coś fajnego, bo też różnorodność jest zawsze lepsza niż taka monotematyczność i wiesz, że więcej kobiet w takim biznesie pewnie wniosłaby dużo dobrego. I liczę na to, że będziesz też taką wspierającą postacią, na pewno jesteś i inspirującą osobą, bo wbrew pozorom, drogie panie, wiele kobiet marzy o tym, żeby być właśnie w służbach mundurowych. Ostatnio jak tak dużo wojska w telewizji pokazują, jeszcze jak był pan prezydent Stanów Zjednoczonych, to tam była wtedy taka, wiesz, prezentacja wojska przed Pałacem Prezydenckim, to tam zerknęłam, to tam była jakaś pani jedna czy druga, czy w tych amerykańskich wojskach też są, nie? Tam jak był w Rzeszowie ich odwiedzać, także kobiety są. No i w związku z tym, że faktycznie jest nas mniej, no to w tym męskim świecie nie jest łatwo, bo tam chyba takiej taryfy ulgowej nie ma, nie? Faceci nie dają takiej taryfy ulgowej. Nie. Po prostu jesteś albo taka jak my, albo do widzenia. To jest chyba trochę inaczej. My byśmy chyba przyjęły i tak zaopiekowały się, no ale no właśnie na tym to polega ta różnica płci. Także życzę ci kapitańskiego stołka albo admiralskiego. Podwyżek w budżetówce ci życzę również. Bonusów oraz innych gratyfikacji. Natomiast w twojej drugiej działalności biznesowej życzę ci wspaniałej, wielkiej, ogromnej sieci. Takiej, wiesz, pasuje bardzo tego morskiego klimatu i tematu naszego. Po to, żebyś mogła realizować kolejne swoje marzenia i kolejne swoje pasje. Ja czekam na kanał na YouTubie o książkach kulinarnych. Pamiętasz, rozmawiałyśmy kiedyś. To byłoby fascynujące, nie tylko, że gotują i gotują, bo to jest też fajne. Ja lubię oglądać, jak gotują ludzie na ekranie, bardzo to lubię, nawet bardziej niż samo gotowanie. Ja nie tak średnio, ale lubię, jak gotują, jak pokazują to, ale opowiadanie i czytanie i nie wiem, co ty tam jeszcze wymyślisz z tym, to w ogóle niezwykłe, więc życzę ci tego i czekam na kolejne jakieś po prostu, wiesz, zaskakujące kawałeczki, bo ciebie poznaję, powiesz, po kawałku, więc czekam na jakieś kolejne inspirujące obszary, którym się podzielisz ze mną i z innymi. No dobrze, moja droga, dziękuję ci uprzejmie za rozmowę, było mi bardzo miło się z tobą zobaczyć i spotkać jak zawsze. Dziękuję za zaproszenie.